W samą porę. Jak podpiszesz umowę, wyślij nam telegram, a my wyślemy resztę pieniędzy przez bank. Trzeci raz mi o tym mówisz. Tobie trzeba przypominać o wszystkim 4 razy. Zobaczysz kobiety z wielkiego miasta i zapomnisz o wszystkim. Zazdrościsz mi, braciszku. Toby? Dokąd jedziesz, Hoss? Aż do Denver. Pilnuj go, to duże miasto. I dużo tam kobiet. Właśnie, zobaczę jak tam moje pasażerki. Może chcą rozprostować nogi. Wieziesz panie? San Francisco. Mały odpoczynek? Dziękujemy. Trochę tu ciasno. Proszę się przespacerować. Synu, uważaj na język. Dobrze, tato. Do zobaczenia. Miłej podróży. Trzymajcie się. Bywaj. Jedziemy dalej. Chodźmy, siostro. Występują charakteru. Daleko siostry jadą? Aż do Denver. Ja też. Nazywam się Hoss Cartwright. Hoss? Nie, Hoss. H-O-S-S. Bardzo piękne imię. Jestem siostra Mary Kathleen, a to jest siostra Weronika, matka przełożona. Jesteśmy pielęgniarkami. Matka Weronika właśnie przyjechała z Europy na inspekcję. Byłyśmy w naszym szpitalu w San Francisco, a teraz jedziemy do Denver. Musi siostra tak paplać? Przepraszam. My, Irlandczycy, stale gadamy. To moja wielka wada. Modlę się, żeby się od niej uwolnić. Pora na medytację. Może przez chwilę pozbędzie się siostra tej wady. Pójdę pomedytować z Tobim. Bałam się, że wypadnie. Potężny z niego mężczyzna. Mój wuj Mordechaj był taki. Wuj Mordechaj. Jest siostra zafascynowana dokonaniami tego przyziemnego człowieka. To siostry słabość, jedna z wielu. Proszę się nad tym zastanowić. Dobrze.
Ale mój wuj był sławny w Bostonie. Nie jest łatwo medytować z Tobą. Zaniosę bagaż do pokoju, chyba że chcą siostry mieć torebki przy sobie. Torebki? To torby z lekami. Mówiłam, że jesteśmy pielęgniarkami. Proszę je zanieść. Tyle siostra mówi, że trudno wszystko spamiętać. Poproszę, żeby przygotowali żarcie. Zaraz wracam. Co to jest żarcie? Jedzenie. Nauczyłam się tego słowa na zachodzie. Szybko się siostra uczy. Szkoda, że nie zawsze tego, co trzeba. Chcę zapytać o to żarcie, panie gospodarzu. Proszę mi mówić, Sam. Panie Sam, jakich dodatków pan użył? Dodatków? Przypraw. Soli. Soli, pieprzu, cebuli. A co z tymiankiem? Ugotowałem to w garnku. Tymianek to taka przyprawa, jak sól. Aha. To mi przypomina chłopską potrawę z Europy. Przykro mi, że nie smakowało. Tego nie powiedziałam. Moi rodzice byli ze wsi. Jadłam takie potrawy w dzieciństwie. Wspomnienia. Pozmywamy. Macie na pewno dużo pracy. Nie trzeba. To zajęcie dla kobiety. Rzadko się trafiają takie pasażerki. Chodź, Toby. Siostro? Jak to... Siostra jej nie pomoże? Świetnie sobie sama poradzi. Nie, dziękuję. Chętnie to zrobię. Wolę pracować sama. Jak siostra sobie życzy? Ten kraj ma w sobie brutalne piękno. Coś pana niepokoi? Chodzi o siostrę Mary Kathleen. Tak? Nie powinna robić wszystkiego sama, jakby była służącą. Jest. Służy Bogu. Musi się nauczyć pokory. Ja ją tego uczę. Dlaczego? Bo jest nowicjuszką. Wie pan, co to znaczy? Że dopiero zaczyna? Tak. Musi sama się poznać i pozwolić, aby inni ocenili, czy jest warta tego, żeby złożyć śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Żeby zostać zakonnicą. A jeśli uzna, że woli świeckie życie? Jeśli będzie miała wątpliwości, nie będziemy naciskać. A jeśli zechce zostać w zakonie? Odbędzie nowicjat w naszej misji w Denver. Jeśli uznamy, że jest tego warta. Kto podejmie tę decyzję? Kilka osób, łącznie ze mną. No.
Mam nadzieję, że spełnią się jej marzenia. Ja mam nadzieję, że otrzyma to, czego jest warta. Dobranoc. Na razie, Sam. Jedźcie bezpiecznie. Znowu będzie opalny dzień. Na to wygląda. Co się dzieje? To chyba bandyci. Bandyci? Tak. Połóżcie się na podłodze. A ty? Muszę pomóc tobiemu. Stój. Co z nim? Nie żyje. Szkoda, że uciekał. Gdzie są kobiety? Były tu jakieś kobiety? Może coś będziemy z tego mieć. Jest tu coś wartościowego? Nie wiem. Jestem pasażerem. Przeszukajmy resztę rzeczy. Co się stało? Dyliżans się wywrócił. Daj mi torbę z lekami.
Dasz mi welon? Nakrycie głowy. Paskudna rana. Oby nie miała wstrząsu mózgu. Skąd jesteście? Ja z okolic Virginia City. A siostra? Z Bostonu. A ta druga? Dlaczego nas o to pytasz? Myśleliśmy, że znajdziemy coś cennego, ale nic tu nie ma. Może ty masz pieniądze? $200. To już coś. A siostra ile ma? One są ubogie. Podróż z Bostonu musiała trochę kosztować. Kto kupił bilety? Matka Weronika. Więc to ona ma pieniądze. Odsuń się. Nie dotykaj jej. Nie chcemy wam zrobić krzywdy, ale możemy nie mieć wyboru. Odsuń się. Macie wybór. Powiedziałem, że nie chcemy wam zrobić krzywdy. Odejdź stamtąd. Wyjmę pieniądze, ale odwróćcie się. Dzięki. Nigdy cię nie zapomnę. Ani jej. Jedziemy. Dałaś im pieniądze. Ile? Nie wiem. Ale najważniejsze, że matka Weronika żyje. Kos ocknęła się. Był wypadek. Uderzyła się siostra w głowę. Spokojnie. Gdzie woźnica? Zginął podczas wypadku. Biedak. Niech Pan Bóg przyjmie go do siebie. A ci dwaj, którzy nas gonili? Odjechali. Czego chcieli? To bandyci. Zabrali pieniądze i odjechali. Moje pieniądze. Gdzie są? Zabrali je. Zabrali? Ale skąd wiedzieli? Proszę mi wybaczyć, ale ja im je dałam. To nie jej wina. I tak by je zabrali, może zrobiliby siostrze krzywdę. Skąd wiedzieli, że je miałam? Wygadałam się. Wygadałaś. Wiesz, na co były te pieniądze? Na szpital w Denver. Ile siostra miała przy sobie? $10,000. Już ich nie ma. Nie będzie szpitala. Moja misja zakończyła się fiaskiem. Bardzo przepraszam. Przez siostrę ludzie będą cierpieć i umierać, bo nie będzie dla nich szpitala. Proszę, jest siostra pozbawiona siły. Ja bym prędzej umarła, niż dała im pieniądze na szpital.
Jutro dotrzemy do stacji Diligence. Dziękuję, panie Cartwright. Dobranoc. Jeszcze kawałek królika? Nie powinna. Dlaczego? To był bardzo ciężki dzień. Trzeba jeść. Tak uważasz? Pewnie. Proszę. Jak człowiek głodny, wszystko mu smakuje. Tak. W ciągu ostatnich lat zawsze byłam głodna. Dlaczego? Ja i moja rodzina wyjechaliśmy z Irlandii, uciekając przed głodem. Ale w Bostonie trudno było o pracę. Dużo siostra wycierpiała. Tysiące ludzi cierpiało. Nie wiem, co byśmy zrobili bez kościoła i bez sióstr. Karmiły was? Nie tylko. Karmiły nasze dusze. Dzięki nim wiedzieliśmy, że Bóg o nas nie zapomniał. Wtedy postanowiłam zostać zakonnicą. Byłam jeszcze dzieckiem. Jakie są te trzy śluby? Ubóstwo, czystość i posłuszeństwo. Wiem, co to jest ubóstwo i czystość. Tylko z posłuszeństwem mam kłopoty. Rozumiem. Ja i moi bracia też nie chcieliśmy słuchać taty. Masz dużą rodzinę? Tatę i dwóch braci, Adama i Joe. Widziała ich siostra, jak wsiadałem. Sami mężczyźni? Tak. A kto wam gotuje? Kto was dba? Hopsing. Dobrze nam się żyje. Na naszym dużym ranczu jest spokojnie. Mamy co jeść. No i mamy siebie. Żyjecie jak w niebie. Jesteście najedzeni, macie przestrzeń i rodzinę. Matka Weronika ma rację. Myślę o doczesnych rzeczach z przyjemnością. Jestem głupia i słaba. Ja tak nie uważam. Dziękuję. Ale nie ty będziesz mnie oceniał, tylko ona. Proszę, siostry. Chciałbym z siostrą porozmawiać. O czym, pani Cartwright? Nazywam się po prostu Hoss. Kiedy mój młodszy brat wpadał w tarapaty, zawsze to ja szedłem do ojca i tłumaczyłeś go. Teraz chcesz się wstawić za Mary Kathleen? Tak. Co chcesz mi o niej powiedzieć? Jest taka młoda. Powinna już znać swoją siłę i swoje słabości. Czasem, kiedy człowiek bardzo czegoś chce, popełnia błędy, bo za bardzo się stara. Człowiek nie zawsze powinien dostać to, czego bardzo chce. Temu służy nowicjat. Oddzieleniu tych, które bardzo chcą być powołane, od tych, które są powołane. Ja próbuję jej pomóc. Mr. Cartwright.
Nie jest hańbą nie złożyć ślubów albo nie zostać przyjętym do zakonu. Wiele kobiet lepiej przysłuży się światu, będąc dobrymi żonami i matkami. Nie muszą być zakonnicami. Jest tu ktoś? Tylko jeden? To miejsce wymiany koni. Może dyliżanse już tu nie przyjeżdżają. Następna stacja jest zbyt daleko. No proszę. Szef stacji pojechał z końmi do Owls Point, żeby zameldować, że dyliżans nie przyjechał. Nasz dyliżans. Kiedy wróci? Dzień przed przyjazdem następnego, za 3 dni. Co zrobimy? Zostaniemy tu. Jest tu woda, może znajdziemy jakieś jedzenie. Mamy szczęście. Jest suszona fasola i jerky. Co to takiego? Sucha wołowina, twarda, ale smaczna i pożywna. Macie tu dziwaczne nazwy. Żarcie i jerky. Co to było? Ktoś jęczy. Tam. To szef stacji? Nie. Znacie go? Kto to? To on na nas napadł. Gdzie pieniądze? Jest nieprzytomny. Pewnie pokłócili się o pieniądze. On przegrał. Daj wody. Przyniosę torbę z lekami. Rób, co mówię. Przynieś wody. Ja przyniosę. Nie. Zobacz, czy nie ma pieniędzy. Nie ma. Zabrał je jego wspólnik. On pewnie wie, dokąd pojechał. Jest już daleko. Musimy się tego dowiedzieć. Tak. Dobrze. Gdzie są pieniądze? Nie strzelaj. Weź je sobie. On majaczy. Ma w sobie kulę. Spróbuję zbić gorączkę. On umrze, jeśli nie wyjmiemy kuli. Przyniosę torbę. On nie umrze. Powie mi, gdzie są pieniądze. Jak? Lepiej oddycha. Oczyściłyśmy ranę. Infekcja się nie rozwija, gorączka spadła. Ale nie odzyskał przytomności. Nie. Jak się czuje matka Weronika? Wreszcie zasnęła. Niech odpocznie. Była przy nim prawie całą noc. Zaparzyłem kawę. Napij się, ja przy nim zostanę. Dobrze. Parzysz dobrą kawę? Tym się szczyci każdy kawaler.
I pewnie pijesz jej za dużo. Powinieneś mieć żonę, która będzie ci gotować. Kiedyś będę miał. Siostro. Jak się czujesz? Marnie. Gdzie ja jestem? Na stacji dyliżansów. Pamiętam. Myślałem, że nie dam rady. Wyjęliście kulę. Nie. Jesteście... To nas okradłeś. Miałaś mnie zawołać. Właśnie zamierzałam. Natychmiast, jak tylko odzyska przytomność. Posłuszeństwo, siostro. Przepraszam. Polepszyło ci się. Gdzie są pieniądze? Nie mam ich. Trudno mi w to uwierzyć. Naprawdę. Pokłóciłem się ze wspólnikiem. On do mnie strzelił, zabrał pieniądze i odjechał. Skąd mam wiedzieć, że mówisz prawdę? Znaleźliście przy mnie pieniądze? Wygląda na to, że mówi prawdę. Kłamie. Proszę ze mną, siostro. Będziesz miał spore kłopoty. Zawieziecie mnie do szeryfa? Jeśli będziesz żył. Jak to? Jeśli nie usuniemy kuli, umrzesz. A to zależy od nich. Od zakonnic? Dlaczego? Są również pielęgniarkami. Mają leki i instrumenty medyczne. Zawołaj je. Zapomniałeś, że je okradłeś? Więc ty wyjmij kulę. Nie umiem. Mógłbyś umrzeć. Tylko one mogą ci pomóc. Musisz coś zrobić. Spróbuję. I co z nim będzie? Opatrzyłyśmy go. Trzeba wyjąć kulę, inaczej on może umrzeć. Tak. Może też umrzeć podczas zabiegu. Przynajmniej będzie miał szansę. Zrobiłam, co... To duże ryzyko. Nie naraziłabym go na śmierć, bez względu na to, co zrobił. Myślę, że powinien się nim zająć doktor. Jest w lepszym stanie, niż się panu wydaje. On udaje i kłamie, mówiąc, że nie wie, gdzie są pieniądze. Nie. Przysięgam. Pomóżcie mi, proszę. Ostrożnie. Rana się otworzyła. Przynieś moją torbę. Co chcesz zrobić? Kos ma rację. Trzeba wyjąć kulę. Ufasz mu bardziej niż mnie? Mojego wujka Mordechaja kiedyś postrzelili. Wyjęłam kulę. Znowu ten twój wuj. Mówię ci, że on udaje. Potrafię wyjąć kulę.
Będziesz mi nieposłuszna? Mówiła siostra, że muszę być silna. Staram się. Myślę, że mogę mu pomóc. Jak mogę się przydać? Trzymaj go. Nie mamy czym uśmierzyć bólu. Siostra Weronika może mieć rację. Zawieźmy go do doktora, może przeżyje, a może nie. Muszę spełnić swój obowiązek. Zdejmijmy bandaże. Jest głębiej niż myślałam. Zemdlał. Teraz będzie łatwiej. Ja to zrobię. Pomożesz mi? Oczywiście. Wyjmijmy tę kulę. Miejmy nadzieję, że jest silny jak twój wuj. Jak się miewa? Gorączka spadła, chyba wyjdzie z tego. Więc podjęłaś dobrą decyzję. Dobrze, że matka Weronika mnie zastąpiła. Nie było jej łatwo ratować tego człowieka. Tak. Ten szpital był celem jej życia. Ale ważniejszy stał się on. Zawieziemy go do szeryfa. Może dowiemy się prawdy. Szpital może jeszcze powstać, mam nadzieję. Ze względu na nią. Jak ona się czuje? Nadal śpi w fotelu. Biedaczka. Spotkało ją tyle rozczarowań. Najpierw pieniądze, teraz ja. Jaką decyzję podejmie? Zrobi to, co musi. Byłam jej nieposłuszna. Z posłuszeństwem mam wielkie kłopoty. Mówiła mi, że wiele dziewcząt nie kończy nowicjatu. Są potem dobrymi żonami i matkami. Ja zawsze chciałam być zakonnicą, odkąd pamiętam. Jesteś zmęczona. Prześpij się. Spróbuję. Teraz on odda ci przysługę. Gdybyś odeszła z zakonu i chciała wracać do Bostonu czy San Francisco, wpadniesz do nas po drodze? Chętnie poznam twoją rodzinę. Zobaczę rancho. Jak się nazywa? Ponderosa. Piękna nazwa. Twój ojciec i bracia nie będą źli, jeśli przyjadę do waszego męskiego królestwa. Będą zaszczyceni. Jeżeli odejdziesz z zakonu, módl się, żeby tak się nie stało. Będę się modlił o twoje szczęście.
Panie Cartwright. Ani kroku. Jednak nie umarłem. Kłamałeś. Tylko trochę. Mój wspólnik faktycznie strzelił i zabrał pieniądze, ale ja potem strzeliłem do niego, celniej. Gdzie były pieniądze? Zakopał je przy koralu. Dla takiej forsy człowiek zrobi wszystko, nawet jeśli ma w sobie kulę. Teraz mam szansę. Nie kombinuj, kowboju, miałeś już rozbitą głowę. Teraz zginiesz. Niemądra dziewczyno, gdzie cię boli? W piersiach. Uderzył mnie kopytem. Torba. Nie. Przytul mnie. Dlaczego zrobiłaś takie głupstwo? Musiałam. Trzeba mieć siłę, prawda? Tak, dziecko. Ja miałam siłę. Tak? Tak, siostro. Miałaś siłę. Przykro mi, że nie poznam twojego ojca i braci. I nie zobaczę pięknego rancha. Ponderosy. Tak ładnie się nazywa. Ponderosa. Zbuduj piękny szpital, matko. I pomódl się za mnie. Trzymaj. Pokazałam szefowi stacji, jak zmieniać bandaże. Odtransportuję go do szeryfa następnym dyliżansem. Dopilnuję tego. Pewnie woli siostra mieć te torby przy sobie. Tak, dziękuję. Chciałby pan zatrzymać torbę siostry Mary Kathleen? Dziękuję. Czy siostra Mary Kathleen zostałaby przyjęta do zakonu? Myślę, że nie. Przykro mi. Odzyskała pieniądze na szpital. Była silna. Zrobiła coś wspaniałego. Ale ona nigdy by się nie wyrzekła świata, który tak bardzo kochała. Dla ciebie to wielka strata. Niech Bóg zawsze będzie z tobą. Dziękuję. Musimy żyć dalej.
Opracowanie Telewizja Polska, Agencja Filmowa. Tekst Agnieszka Sobkowska. Czytał Marek Ciurel.